Szanowni Państwo, minęła 15. Pozwólcie, że otworzę 13. sesję Rady Gminy Borąbka. Na samym początku pozwólcie, że przywitam wszystkich Państwa radnych. Przywitam Pana Wójta Gminy, Pana Zastępcę, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza. Witam naszych zacnych gości. Osoba księdza prałata Józefa Strączka, witam serdecznie. Witam na naszej sesji starostę bielskiego, pana Andrzeja Płonkę. Witamy, panie Andrzeju. Witam również pana dyrektora pogotowia, pana Wojciecha Waligurę. Witam dyrektorów, kierowników poszczególnych działów organizacyjnych naszej gminy. Mieszkańców nie widzę. Tak, szanowni państwo. Rozpoczynamy. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność naszych obrad na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszej sesji. Mamy 15 radnych, wszyscy są obecni. Szanowni Państwo, jesteście w posiadaniu porządku dzisiejszych obrad. Na początku proponuję, żebyście Państwo sobie wprowadzili małą poprawkę do punktu 7. To jest przyjęcie sprawozdań z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie, tutaj szanowni Państwo, wkracza taki błąd dziennikarski przy przenoszeniu, przepisywaniu. Oczywiście nie chodzi o procedury przetargowe przy wyborze wykonawcy na budowę kanalizacji, ale w zakresie remontu dróg na terenie gminy Borąbka. Bardzo sobie proszę, żeby Państwo wprowadzili na poprawkę. Czasem się wkradnie taki błąd. Poza tym proponuję w punkcie 6 rzymskim, po punkcie 1 dokonanie zmian, wprowadzenie punktu 3. Potem było oczywiście, ten punkt był na komisji omawiany. Chodzi o uchwałę numer 1296/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na terenie gminy Borąbka. Szanowni Państwo, czy jesteście za tym, aby ten punkt wprowadzić? Tak, mówię, było to na komisji omawiane. Kto z Państwa jest za tym, aby ten punkt wprowadzić do porządku dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Proszę również, szanowni Państwa, o wprowadzenie punktu 4, również w tym punkcie 6, pod punkcie 1, dotyczącego uchwały, wprowadzenie zmian, dokonanie zmian w uchwale nr 1297/2015 Rady Gminy Borąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Borąbka. Szanowni Państwo, też ten punkt był omawiany na komisji. Bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem tego punktu, proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie, bardzo Państwu dziękuję. I szanowni Państwo, proponuję wprowadzić jeszcze jeden punkt. Dotyczący uchwalenia na 2016 rok. To znaczy, to jest punkt, na końcu tam jak mamy punkt 3, przyjęcie regulaminu przyznawania nagród. Tam jest podpunkt 1.2. Proponuję wprowadzić jeszcze punkt 4 dotyczący zawarcia porozumienia z powiatem bielskim w przedmiocie realizacji inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 6479S Czaniec-Roczyny nad Rychu w gminie Borąbka oraz przebudowa ulicy Górskiej w Czańcu. Ja myślę, że jak dojdziemy do tego punktu, będzie on omówiony i myślę, że jest to zasadne, żeby go wprowadzić, ponieważ czas nagli, że tak powiem, a wyjaśnienia będą później. Także szanowni Państwo, kto jest na tym, aby wprowadzić jeszcze ten punkt 4 dodatkowy, proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie dziękuję. W międzyczasie dotarł komendant policji. Witamy pana komendanta Sławomira Walczaka. Szanowni Państwo, kto chciałby z Państwa zapoznać się z protokołem z poprzedniej sesji, to w odpowiednim punkcie postawić. Widzę, że tradycyjnie pan Władysław. Bardzo proszę. W takim razie, szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 3. Działalność sesyjna wójta gminy. Działalność Państwo otrzymali wcześniej na maila, obecnie w formie papierowej. Myślę, że pan wójt będzie go czytał. Czy są jakieś pytania odnośnie działalności międzysesyjnej wójta gminy Borąbka? Nie mają Państwo żadnych pytań. Rozumiem, w takim razie przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i zapytania rady. Bardzo proszę, macie Państwo głos. Są jakieś zapytania? Pan Roman, bardzo proszę. Chciałem zapytać, bo kiedyś poruszyłem sprawę znaczenia na parkingu przy powiatanie dla miejsca dla niepełnosprawnych. Wiem, że wszystko poszło do GS-u, bo to jest prawda, że to jest własnością jest teren GS-u. Czy dostaliśmy jakąś odpowiedź? Bo jeżeli
Jeżeli nie, to moja propozycja jest taka, bo chyba się nie mylę, że teren naprzeciw delikatesów i piekarni jednej, drugiej, to jest chyba teren gminy, prawda? Te parkingi, co parkują. Jeżeli by, wiadomo, że ciężka będzie rozmowa na pewno z GES-em, czy dadzą odpowiedź, czy oni to zrobią, bo to jest ich teren, czy by nie można zrobić naprzeciw na przykład tych piekarni tutaj, no, naszych delikatesów, takiego innego, czy drugiej dla niepełnosprawnych. Nie mam drugi temat przyszłościowy już, bo już rok się kończy, jest pan starosta, to skorzystam z okazji. Wiadomo, żeśmy robili chodnik, część chodnika zrobiliśmy na części ulicy Wielka Puszcza. Jeszcze wiem, że projekt jest jeszcze ważny na dalsze, tam na następny etap, ale proszę Państwa, naprawdę trzeba się, panie wójcie, panie starosto, zastanowić, co dalej z tą. Bo jest, ja tam mieszkam, ludzie chodzą, ostatnio byłem świadkiem, jak szła grupa z domu szkarskich dziecięcych. Jak gdyby do roku miał się pójść dzieci, to normalnie być na samochód. Mam tak jeżdżą z góry po prostu bez ograniczenia szybkości, że naprawdę, proszę Państwa, w przyszłości jest koniecznie zrobione przez domów czasu. Ja mam rozeznanie, rezerwacja już są na 2 lata, przez dzieci z ludzi z całej Polski, to się cieszy, że jest, coś się dzieje, prawda? I no, nie tylko mieszkańcy, że są ciężka, że nie ma pobocza, ale chodzi też o te dzieci, bo one chodzą na spacery, do centrum. I naprawdę, proszę Państwa, tam się kiedyś dojdzie na tym odcinku, naprawdę to nie szybko. Naprawdę, bo to wiadomo, że to jest droga powiatowa, ale to wiadomo, że się robi się taki chodnik przy współpracy powiatu z gminą i ja bym naprawdę prosił i taki jakby wniosek postawił, żeby na przyszły rok pomyśleć, do jakiegoś programu się zwrócić i myśleć o dalszym kontynuowaniu tego chodnika. Naprawdę. I jeszcze skorzystam z obecności tutaj pana komendanta. Bardzo bym też prosił, bo naprawdę wiem, że stoją patrole, nie żeby tylko stawowy, bo często bardzo dobrze stoję na parkingu, ale czasami tam jak na dawna pokusa byłem, tam stanąć i za szybko złapać. Bo naprawdę czasami ja tam noc wjeżdżę, bo mieszkam. No jest bardzo niebezpieczne. Czy w sensu to nie z góry się rozpędza, czy z góry? Tam są te, na pokusu te 2 takty. Czasami wyskakuje, to jest zawsze proszenie, jak nie mam masy. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o tej sesji, czy temat tego miejsca takiego, że rozmawiałem na drugi dzień. No i co powiedział? No, winno trzeba się no, proszę bardzo, spokojnie, następny rok nie będzie zrobiony. Ja daję propozycję, bo ja to znam, ale zrobić tutaj z naszymi ludźmi taki proszę, bo nie trzeba zezwolenia, oznakowanie na przeciwce Centrum Delikatesów i będzie tam ludzie dużo pakują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Ja tak pana wójta odnośnie przebudowy drogi powiatowej Czanik-Roczyny. Chodzi mi o przepust na ulicy Miejskiej, bo jak wiemy, tam już teraz są problemy i była już rozmowa prowadzona na temat tego przepustu. Ja po prostu gdzieś widzę, że jest zapomniany, jak to się odniesie do przebudowy tego chodnika, bo wiadomo, że ta woda gdzieś tam tego chodnika musi być puszczona. Nie? Dziękuję. Bardzo, pani Maria. Ja z kolei chciałem podziękować do pana wójta, skończę na radzie za moc na ulicy Królewskiej, a w szczególności chciałem podziękować, bo najwięcej był zaangażowany pan wicewójt. Serdecznie po prostu dziękuję. Moc jest po prostu wspaniała. A jeżeli jestem przy głosie, to trudno nie zapytać pana starosty i ostatni raz w roku przypomnieć o rondzie w Czańcu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kto z Państwa? Przepraszam za głos, ale problemy mam jednak zdrowotne. Znowu pojawił problem się wyjazdu z Biedronki w Czańcu. W tym tygodniu jeszcze widziałem właśnie wyjeżdżającego z parkingu z Biedronki, skręcającego w prawo. Od Czańca jechał znowu samochód na linii przerwanie, po prostu wyprzedzał, bo miał takie prawo. Wiem, że jest sprawa w Generalnej Dyrekcji Dróg. Na jakim etapie to jest? Czy można coś
przyspieszy to, żeby tam w ogóle jakieś linie ciągle zrobić, czy ktoś będzie czekał na to, żeby tam jakaś tragedia się wydarzyła, czy po prostu można to przyspieszyć, żeby tam po prostu zwykłe linie ciągle zrobić, żeby ludzie wiedzieli, że nie mogą być czekać. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać? Pani wicemarszałka, bardzo proszę. Ja pomawiam pytanie w sprawie ulicy Bukowskiej, korzystając również z obecności pana starosty. Pytałam o zabezpieczony w tej chwili tylko znakiem zakręt. I zostało to odfotografowane i na tym etapie sprawa stanęła. Jest to niebezpieczne. Tam jest tam taka dziura zakryta, jest taką choinką tylko i wyłącznie, że jakby to pokazane jest, że jest tam dziura, niebezpieczne miejsce. To jest najprawdopodobniej odpływ, prawda? Panie wicewójcie, to jest odpływ, który pod drogą idzie i tam ten odpływ jakby ma, no nie wiem, czy jakiś taki prześwit. I to jest naprawdę niebezpieczne, bo tam jest zakręt i na tym zakręcie dokładnie jest ten zakręt. Znaczy, myśmy zgłosili oczywiście, to zostało, była wizja na miejscu, myśmy pokazali, czym jest problem. Zarządów powiatowych wie, czym jest rzecz. Natomiast jeszcze. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, Pani Marta, zajmę się. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, piszą do mnie mieszkańcy, którzy są ciekawi odpowiedzi na pewne nurtujące ich wydarzenia, które nie są niczym nowym, ponieważ wiemy, że nasza gmina nie jest skandalizowana w znacznej części. Mieszkańcy pytają się w związku z tym, że niektórzy mieszkańcy wylewają czy spuszczają ścieki prosto do rowów bądź do rzek wodnych. Oczywiście jest to odczuwane przez mieszkańców, którzy powiedzmy wywożą, nie spuszczają. I teraz takie pytanie do pana wójta prosili, abym zadała. Czy pan wójt przewiduje jakieś systemowe rozwiązania, które by wyeliminowały tego typu czynności mieszkańców? Oraz to, jak wygląda kwestia egzekwowania od mieszkańców obowiązku wywożenia szamp? Oraz tego, co może mieszkaniec naszej gminy zrobić, jeżeli taką sytuację zauważy. I na tą odpowiedź, ponieważ jest to pytanie mieszkańców, prosiłabym o odpowiedź pisemną. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Andrzej Wosilawski, bardzo proszę. Panie mam prośbę w zasadzie dwie sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych, i dzieci idących do szkoły w Bujakowie. Pani, wiem, że Pani sąd już kilkakrotnie interweniowała w sprawie przejścia z sygnalizacją świetlną. Byłem sam świadkiem zdarzenia polegającego na tym, że pomimo czerwonego sygnalizatora od ulicy, od strony Kobiernic, od Bielska dalej był włączony zielony. Osoby korzystające z tej możliwości przejechania wtedy przez drogę krajową włączają się w ruchu, będąc przekonane, że inne osoby jadące od Bielska mają sygnał czerwony i nie wiadomo na to skrzyżowanie. Dochodzi tam co jakiś czas do poważnych zdarzeń. No, żeby zapobiec tragedii, bardzo bym prosił jednak o zwrócenie oficjalnym pismem do Generalnej Dyrekcji i wyjaśnienie, dlaczego ten sygnalizator nie cały czas, ale w pewnych okresach działa nieprawidłowo. No i druga sprawa dotyczy, ponieważ wszyscy Państwo ochotnika, wszyscy Państwo do Pana Starosty, ja nie będę już Pana Starosty, ja tylko poinformuję Pana Starostę, że po raz kolejny przewidzieliśmy środki na dokończenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ulicy Szkolnej w Bielkowie. Myślę, że jednak Pan Starosta też to w jakiś sposób w swoich zawierzeniach uwzględnia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu 5. Powołanie komisji uchwał wniosków. Szanowni Państwo, ja proponuję pana Marka Czerwieckiego, który zajął miejsce, panią Eugenię Kulę tradycyjnie. Bardzo sprawnie to idzie, myślę, że się zgodzimy z tymi kandydaturami. Czy pani wie, Eugenia Kula wyraża zgodę? Pan Marek Czerwiecki również, skoro tu siedzi. Nie miał dzisiaj. Szanowni Państwo, teraz w takim razie proszę o przegłosowanie. Jesteście za tym, aby komisja pracowała w przedstawionym składzie. Kto jest za?
jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, Szanowni Państwo, punktu 6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach. Podpunkt 1. Dokonanie zmiany. Punkt 1. Wieloletniej prognozie finansowej gminy Porąbka na lata 2015-2022. Tutaj proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego wspólnej komisji pana Romana Tajsana. Przewodniczący, szanowni goście. Połączone komisje na Komisji Budżetu Samorządu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego oraz Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na wspólnym posiedzeniu w dniu 17 grudnia bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała dokonanie zmian wieloletniej w programie finansowej gminy Porąbka na lata 2015-2022. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję uchwał wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Uchwała nr 13 rzymskie, łamane przez 2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Porąbka na lata 2015-2022. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Dokonanie zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Również pozytywnie komisje zaopiniowały dokonanie zmian w uchwale budżetowej gminy na bieżący rok. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę o przedstawienie projektu uchwały komisji. Uchwała nr 13 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Dokonania zmiany w uchwale nr 12 łamane przez 96 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określania wzorów formularzy deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na terenie gminy Porąbka. Panie Przewodniczący, proszę opinię. Komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt wyżej wymieniony przed chwilą przez pana przewodniczącego. Uchwalenie będę zrobić też. Oczywiście, dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę komisję o przedstawienie projektu. Proszę bardzo. Uchwała nr 13 rzymskie, łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12 rzymskie, łamane przez 96 arabskie, łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na terenie gminy Porąbka. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. I punkt 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Dokonanie zmiany w uchwale nr 12 łamane przez 97 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Komisje również pozytywnie zaopiniowały zmiany dotyczące zmiany wyżej wymienionej przez pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały.
Uchwała nr 13 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 Rzymskie łamane przez 97 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwalenie na 2016 rok. Podpunkt pierwszy. Planu gospodarczego gminy. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały plan gospodarczy na 2016 rok z zastrzeżeniem wykonania zmian w ramach zadań wspólnych. To jest pierwsze. Na zadaniu nr 17 dokumentacja projektowa dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych zmniejszy środki o kwotę 50 tysięcy złotych. Przeznaczenie na zadanie nr 14 pod tytułem zagospodarowanie terenu przy domu gromadzkim w Bujakowie. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję uchwały wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 13 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarczego gminy na 2016 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Ustęp pierwszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Ustęp drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach zwyczajowo przyjętych na obszarze gminy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Uchwała przechodzi większością głosów. Szanowni Państwo, uchwalenie na 2016 rok wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2023. I tutaj bardzo proszę o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Panią Marię Zdrowiec. Uchwała nr 4231 przez 160 przez 2015 z dnia 30 listopada 2015 roku pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. W sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Porąbka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Porąbka. Podstawa prawna. Sąd orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przewodniczący Tadeusz Stawowczyk, członkowie Bernadeta Dziedziak, Krystyna Zawiślak, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Porąbka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Porąbka. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wójt gminy Porąbka przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Porąbka w formie dokumentu elektronicznego w ustawowym terminie określonym artykułem 230 ustęp 2 i ustęp 9 w związku z artykułem 238 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 885 późniejszymi zmianami. Dochody budżetu wynoszą 46 391 493 zł. Wydatki budżetu w wysokości 47 471 493 zł. Deficyt budżetowy ustalony na podstawie artykułu 217 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2013 roku. Później, pozycja 885 z późniejszymi zmianami jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 1 080 000 zł. Jako źródła sfinansowania zaplanowanego deficytu zgodnie z artykułem 217 ustęp 2 tej ustawy wskazano pożyczki w kwocie 400 tysięcy, kredyty w kwocie 680 tysięcy. Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok są dołączonych do niego materiałów informacyjnych oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków
ze skażonego źródła wysokości zapewniające pokrycie założonego deficytu. W związku z powyższym orzeczono jak następuje. Stosownie do przepisu artykułu 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia winna być opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 782 z późniejszymi zmianami. Przewodniczący pierwszego składu orzekającego Tadeusz Stawowczyk. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o przedstawienie opinii przewodniczącego wspólnej komisji. Komisje połączone pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwały nr 13/2015. Rady Gminy Porąbka dnia 20 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Porąbka na lata 2016-2023. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu, że rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Porąbka i miejscach zwyczajowo przyjętych. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała przechodzi większością głosów. Uchwalenie na 2016 rok budżetu gminy. I tutaj również proszę o przedstawienie projektu, nie projektu, tylko przedstawienie opinii RIO przez panią Marię Biegłowicz. Uchwała nr 4200 przez 1 przez 159 2015 z dnia 30 listopada 2015 roku pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Porąbka w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Podstawa prawna, pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przewodniczący Tadeusz Stawowczyk, członkowie Bernadeta Dziedziak, Krystyna Zawiśla. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Porąbka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wójt gminy Porąbka przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w zespole zamiejscowym w Bielsku Białej projekt uchwały budżetowej gminy Porąbka na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt przedłożono w ustawowym terminie określonym w artykule 238 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i ustalił, co następuje. 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany w formie projektu uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje lata 2016-2023. 2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w artykule 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisami rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 92. Trójka. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane określone w artykule 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia zgodnie z wymogami określonymi artykułem 226 ust. 3 i ust. 4 tej ustawy w postaci wykazu przedsięwzięć wieloletnich sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do przywołanego rozporządzenia ministra finansów. Czwórka.
Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalono zostały przy zachowaniu relacji, w której mowa w artykule 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 5. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 6. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu na 2016 rok są ze sobą zgodne co najmniej w zakresie wyników budżetu i związane z nim kwot przychodów i rozchodów. 7. W prognozie zawarto upoważnienie dla wójta gminy sformułowane na podstawie artykułu 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 8. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętej wartości ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu na kolejny rok budżetowy. 8. W projekcie zamieszczono upoważnienie dla wójta gminy, które zostały sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wątpliwości budzi jednak zapis zawarty w paragrafie 10 punkt 2a części dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich. 9. Do projektu uchwały budżetowej przedłożono uzasadnienie oraz materiały informacyjne. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowane jak w sentencji uchwały, zgodnie z artykułem 238 ustawy 3, ustęp 3, przepraszam, ustawy o finansach publicznych, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego przewodniczący pierwszego składu orzekającego Tadeusz Stawowczy. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia. Uchwała nr 4200/1/161/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku. Pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Porąbka na 2016 rok. Podstawa prawna. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Przewodniczący. Tadeusz Stawowczyk, członkowie Bernadeta Dziedziak, Krystyna Zawiśla. Uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Porąbka na 2016 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W projekcie uchwały budżetowej gminy Porąbka na 2016 rok przedłożonym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w zespole zamiejscowym w Bielsku Białej przez wójta gminy Porąbka zaplanowano. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Skład ustalił, co następuje. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych. W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 46 391 493 zł, wydatki budżetu w wysokości 47 471 493 zł, przychody budżetu w wysokości 2 miliony 900, rozchody budżetu w wysokości 1 820 000. Dwójka. Podstawowe wielkości budżetowe, to jest dochody i wydatki oraz rozchody, zostały zaplanowane z ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostce samorządu terytorialnego. Trójka. Przedłożony projekt jest zrównoważony i wskazuje źródła sfinansowania deficytu budżetu. 4. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje również wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład zwraca uwagę na konieczność dostosowania zapisu zawartego w paragrafie 2 ustęp 2 punkt 2 podpunkt 1 projektu uchwały roku dotycząc szczegółowości wydatków majątkowych wskazanych w artykule 236 ustęp 4 punkt 1
tej ustawy oraz na szczegółowości danych zawartych w załączniku nr 5 do paragrafu zamiast grupy paragrafowej. Piątka. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w artykule 222 ust. 1 do 3 ustawy o finansach publicznych oraz artykuł 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, dziennik ustaw pozycja 1166 z późniejszymi zmianami. 6. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w artykule 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 7. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej wynika, że zostanie spełniona relacja określona w artykule 243. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o przedstawienie opinii przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji. Wspólne komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący budżetu gminy na 2016 rok. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 13 rzymskie łamane przez 2015 na Porąbkach z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Porąbka na 2016 rok. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 12. Ustęp 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. I ustęp 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 12 osób. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta większością głosów. Uchwalenie na 2016 rok. Ceny odprowadzania 1 metra sześciennego ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Porąbka. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Komisje pozytywnie zaopiniowały ceny odprowadzania 1 metra sześciennego ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 13, rzymskie łamane przez 2015, artykuł Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 roku. Sprawy. Cen odprowadzenia 1 metra sześciennego ścieku oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Porąbka na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31.12.2016 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podległa ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwalenie na 2016 rok programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Komisje pozytywnie również zaopiniowały program współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, Szanowni Państwo? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 13 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Rada Gminy Porąbka uchwala paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 11 rzymskie łamane przez 90 arabskie 2015 roku Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwalenie na 2016 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia finansowanych ze środków na dokształcanie doskonalenie zawodowe nauczycieli. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o opinię. Ja również pozytywnie zaopiniowałem wyżej wymieniony przez pana przewodniczącego projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi? Widzę, w takim razie proszę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 13 Rzymskiego, mamy przez 2015 roku Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2016 opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności dokształcenia finansowych ze środków na odkształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Traci moc uchwała nr 3 Rzymskie, łamane przez 17, łamane przez 2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2015 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia finansowych ze środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przyjęcie regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w gminie Porąbka. Panie przewodniczący, proszę o opinię. Przyjęły regulamin przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w gminie Porąbka z zastrzeżeniem wprowadzenia następujących zmian. A. W ustępie pierwszym paragrafie pierwszym posłowie nagrody wprowadzi zapis edukacyjny gminy Porąbka. B. W paragrafie drugim ustęp pierwszy punkt trzeci i ustęp drugi punkt drugi wprowadzi następujące zapisy. Lub przed słowem tytuł, co najmniej przed słowem województwa. W paragrafie trzecim ustęp trzecim przed słowem 5 zastąpić cyfrą 20. Wprowadzić nowy ustęp 5 o brzmieniu. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 sierpnia danego roku. Wprowadzić nowy ustęp 6 o brzmieniu. Corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się gala mistrzów, na której uczniom zostaną wręczone nagrody i dyplomy. W wyniku wyżej wymienionych zmian dotychczasowy ustęp 5 staje się ustępem 7. Podpunkt D w paragrafie 5 wprowadzić nowe brzmienie. Ustęp 4 nagroda będzie przyznawana w formie pieniężnej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, te poprawki zostały naniesione i otrzymaliśmy te informacje na maila. Każdy z państwa miał okazję się z tym zapoznać, ale tutaj pani mecenas, pani Ewelina chciała zabrać głos jeszcze w tej kwestii, także bardzo proszę o głos. Proszę państwa, po uwagach, jakie wpłynęły po komisji, jeszcze raz z panią dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Przedszkoli przeanalizowaliśmy zapisy i w naszej ocenie przede wszystkim budzi wątpliwości zapis dotyczący zobowiązania pana wójta do organizacji corocznie gali, na której będą wręczone specjalne nagrody. Proszę państwa, sama ustawa o systemie oświaty w artykule 90t, który stanowi podstawę prawną do podejmowania takiego regulaminu, mówi, iż organ stanowiący, czyli państwo, Rada Gminy jest zobowiązana, znaczy uprawniona do uchwalenia programu, w którym określa formy przyznanej pomocy, zakres pomocy, jak również tryb postępowania. W naszej ocenie, z panią tutaj dyrektor gminnego zespołu, uważamy, że ten jeden konkretny zapis przez państwa proponowany przekracza tą delegację ustawową organu stanowiącego. Natomiast oczywiście ostateczną decyzję w tej kwestii chcieliśmy pozostawić państwu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy w związku z tym macie państwo jakieś uwagi? Czy jest jakaś propozycja? Czy zostawiamy? Bardzo proszę, panie marszałku. Dziękuję panie przewodniczący. Właśnie jadąc dzisiaj na sesję też również to starcie tego punktu, który proponowaliśmy z samym zapisem, że nagrodę wypłaca się na konto. Już jak wyrodziło też pytanie, czy możemy napisać, że nagrody będą wręczane na gali, a nagrody wypłaca się na konto lub rachunek w tym momencie. W związku z tym rzeczywiście można tutaj pójść za tym, żeby pozbyć się tego zapisu, natomiast prosić tylko pana wójta, żeby uhonorował w ten sposób razem z panem przewodniczącym
tych młodych ludzi i po prostu starał się wręczać te chociażby dyplomy na takiej zasadzie na uroczystość. To jest moje zdanie, natomiast wiem, że takie zapisy są w ustawie, w uchwale, jeżeli chodzi o nagrody edukacyjne miasta Krakowa. Tam jest konkretnie nagrody wręczane są w trakcie uroczystości zorganizowanej przez prezydenta miasta. W Wieliczce nagrodzeni uczniowie otrzymują nagrody do końca kwietnia. I tutaj jest wymieniona, że na zorganizowanej przez będzie burmistrza. Ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten zapis usunąć, natomiast po prostu panu ja mam tylko jedno pytanie. Panie Przewodniczący, korzystając z obecności pani mecenas, której nie było na komisji. Pani mecenas, czy my tutaj oczywiście nie wchodzimy również w kompetencje pana wójta, jeżeli byśmy określili termin wypłacania, bo to rozumiem, będzie określał zarządzenie pan wójt, tak? Bo my nie, jakby nie podajemy, kiedy te nagrody miałyby być wypłacane w tym momencie. Ja może tutaj poproszę o pomoc panią dyrektor. Pani dyrektor, bardzo proszę. Moja ocena tego stanu jest taka, że właśnie chodzi o konkretny termin. To, że pan wójt będzie wręczał, to jest w porządku w mojej ocenie. Natomiast przekroczenie jest tak jak ściśle narzucenie tego terminu panu wójtowi. Przez mój tak gminy, bez podawania daty, tak rozumiem. Dobrze, szanowni państwo, w takim razie do państwa tak, tylko jeżeli państwo się zgodzicie na te zmiany, które tutaj były wyjaśnione, na prowadzenie tych zmian, to przegłosujemy te zmiany. Ogłosimy 5 minut przerwy, żeby te poprawki nanieść i przegłosujemy uchwałę po wprowadzeniu tych zmian. Jesteście państwo za tym, aby te zmiany zostały wprowadzone. Bardzo proszę, kto jest za wprowadzeniem tych zmian, o których była mowa, proszę o podniesienie ręki. Rozumiem, dziękuję bardzo jednogłośnie. W takim razie ogłaszam, może 10 minut przerwy, będzie czas zjeść ciasto i kawę.